Szaleństwo balonowe. Wow. Jeszcze raz. Dawaj, jeszcze raz. Witamy serdecznie w Domowej Akademii My Football, odcinek numer 11. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj również będziemy trenować z balonami wszystkich zawodników, którzy dołączają teraz do nas i będą ćwiczyli w grupie o godzinie 17. Bardzo prosimy o przygotowanie balonów. Dwa balony są specjalne, zaraz powiem dlaczego. Oprócz tego, że mamy dwa specjalne balony, to mamy też w tle grę FIFA 2020, a to dlatego, że zaraz po zakończeniu naszych treningów o godzinie 18.30 będzie live. Zagramy sobie z dwoma kolejnymi zawodnikami. Pierwszym zawodnikiem będzie Kuba z grupy Akademia Piłkarska MFS Gdańsk rocznik 2010. Drugi będzie to Adam z Akademii Piłkarskiej Kaszubian. Zaprzyjaźniony klub do naszego. Zagramy sobie dzisiaj dwa mecze, ale to oczywiście później. Na chwilę obecną pragnę wszystkich serdecznie przywitać. Mamy punktualnie godzinę 17. Damy sobie jeszcze dosłownie minutkę ku temu, aby przygotować balony. Wczoraj tak nam się trening balonowy spodobał, że rzeczywiście trochę popłynąłem i uciekł nam czas. Nie zdążyliśmy sobie zrobić pełnego treningu. Dlatego też dzisiaj ponownie balonowy trening, ponownie zabawa z miękką formą piłki, jak można to tak nazwać. Otwieramy też troszkę głowy naszym zawodnikom, co można z takim balonem zrobić, żeby nie kojarzyły się tylko z urodzinami, ale też z innymi aktywnościami. Dobra, uwaga, idę już na drugą stronę. Słuchajcie, bo mam jeszcze jedną rzecz do przekazania. Cześć, witam po tej stronie. Mamy dzisiaj balon specjalnie przygotowany. Domowa Akademia MyFootball. Hashtag wykop wirusa. To jest hashtag, którego używamy, aby dołączać zdjęcia. A także hashtag zostań w domu. Bardzo odpowiedzialny czas dla nas wszystkich. Zostańmy w domu i bądźmy świadomi. Oraz mamy, nazwałem go Filip. Filip dzisiaj będzie ćwiczył ze mną. Jest to zawodnik MyFootball Schools, który razem z nami przeprowadzi ten trening. I uwaga, druga bardzo ważna rzecz, żółty balonik, na żółtym baloniku napisane jest, uwaga, nie wiem czy dobrze to widać, przybliżę, 100 lat Tymek od całej społeczności MyFootball Schools, Tymek gwiazda z MyFootball Schools, Rumia, życzymy Ci wszystkiego najlepszego, to już 7 urodziny. Nie możesz dzisiaj co prawda wyprawić imprezki, ale w gronie rodzinnym jak najbardziej życzymy Ci wszystkiego najlepszego oraz liczymy, że ten dzień będzie fantastyczny, będziesz się fantastycznie bawił. A jak tylko sytuacja ulegnie zmianie, to nadrobisz ten czas i wyprawisz świetną imprezkę dla kolegów. Jeszcze raz 100 lat Tymek od całej społeczności MyFootball Schools. Życzymy Ci wszystkiego najlepszego. Okej, dobra, koniec tego gadania. Aleks, koniec gadania. Bierzemy. Piłkę na razie zostawiamy na boku. Gdzie jest mój balon, my football schools? Ok, mamy 3 po. Słuchajcie, zaczniemy od tego, że pierwsze ćwiczenie polega na tym. Wyrzucam balonik wysoko do góry i wykonuję jak największą liczbę powtórzeń, taką jaką uda mi się zmieścić, tak? Wyrzucam balonik do góry, będę wykonywał ćwiczenie, głośno sobie liczę, ile razy uda mi się wykonać i bijemy swoje rekordy. Aleks balonik. I uwaga, pierwsza rzecz, wyrzucam balonik wysoko do góry i będę skakał w miejscu na obu nóżkach, dobra? Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem razy mi się udało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć mi się udało. Łoski w obudzie. To samo, ale balonik musi spaść na podłogę, dopiero wtedy kończysz liczyć. Lewa noga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jeszcze raz lewa noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Prawa nóżka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem. Jeszcze raz, druga próba. Raz, dwa, trzy, sześć, siedem. Ok, i teraz przeskoki z nogi na nogę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 razy mi się udało. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze raz to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście,
14. 14 mam, słuchajcie. Przeskoczki z nogi na nogę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14 znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dzisiaj ciasno u nas na parkiecie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 16. 16 zmieściłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Okej, okay, teraz wyrzucamy balonik do góry i wykonujemy pajacyki. Zobaczmy, ile pajacyków uda nam się zmieścić, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Pajacyki jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Okay. I jeszcze raz. Trzeci raz. Uwaga. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery. To jest najwięcej, ile udało mi się zmieścić. Dobra. Teraz słuchajcie, podnosimy uda wysoko do góry. Tak? W ten sposób. Czyli wyrzucamy i biegniemy uda wysoko do góry, kolanka i liczymy. Uwaga. Przy okazji ja chciałem przywitać, pozdrowić. Jest z nami już Wiktor, cześć Azja. Cześć Nikolas, jest z nami Wojtek z Malbo, cześć Wojtek. Jeszcze raz. 10, dobra, 10. Ostatni raz to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. Okej. Bierzemy teraz piłkę. O, dziękujemy Ignasiu, również Cię pozdrawiamy. Stawiamy piłkę przed sobą. Witamy Maćka i Leona, stałych naszych... I teraz słuchajcie, na skoki, tak? Wyrzucam piłkę do góry i staram się wykonać jak największą liczbę powtórzeń na skokami. Dobra? Kostuś, będzie mi to potrzebne. Jest piłka. Ale będzie ją wykopałeś? Tak, na chwileczkę, zaraz Ci oddam. Uwaga, iść na chwilę tam, dobra? Zaraz Ci oddam. Wyrzucamy do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Aj kurczę, spadła na szafkę. Jeszcze raz spróbujemy. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, udało mi się osiem zmieścić tym razem. Jeszcze raz, ale co? Wysoko do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Osiem. Jeszcze raz. Wysoko do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziewięć. Jeszcze raz. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Nie no, ja będę tak długo próbował, słuchajcie, aż wyjdzie mi 10. Uwaga. To był trener, że próbuj 36 osób cię ogląda. 6, 7, 8, 9, 10. Aj, podbiłem kolanki. Nie, nie oszukujemy. Jeszcze raz, słuchajcie. No trudno. Ja próbuję, wy musicie próbować ze mną. Takie są zasady naszych ćwiczeń. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery. 10. Dobra, zmieściliśmy. Okej. Okay. Można się napić. Gdzie jest moja woda? Tu jest moja woda. Słuchajcie, założyłem dzisiaj specjalne skarpetki balonowe. Zobaczcie. Specjalnie pod ćwiczenia z balonami. Idealnie się nadają. Okej. Okay. Dobra. I zaczynamy podbijanie do góry. Dowolne. Swobodne. Przy okazji są już z nami dwa stałe duety. Michał i Krzyj z Elbląga. Pozdrawiamy. Plus Natan i Igor z Malborka. Również pozdrawiamy. Ale dawaj, podbijamy. Dowolną częścią ciała. Witamy też Piotrusia z Malborka. Widzę, że z Malborka mocna ekipa. Jak zawsze. Jest też Kuba. Nie, możemy czym chcemy. Tylko jedną ciało. Kubę z Malborka to nawet pamiętam. Tak? Słuchajcie, jak fajnie, że Kubuś ćwiczy z nami. Jak mi się uda wyjątkowo dzisiaj, utalentowany zawodnik. Jak mi się uda przeprowadzić dzisiaj ten trening w tych warunkach, to każdemu się uda. Zobaczcie, coś tutaj dzisiaj dzieje. Wszystkimi częściami ciała. Dobra. I teraz tylko piłkarskie. Co to są piłkarskie? Wszystko oprócz czego? Alex? Wszystko oprócz... Tak, wszystko oprócz łączek. Tak. O, dzięki. Tak. Wszystko oprócz rączek teraz. Wszystko oprócz rączek. Tym, czym możemy strzelić gola? Nogą.
trzy. Dobra. Staramy się, żeby balonik nie spadał nam na podłogę. Hop. 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 Coraz więcej osób z nami. Dobra. Wystarczy, słuchajcie, swobodnego podbijania. Teraz wykonujemy to samo ćwiczenie, które robiliśmy wczoraj. Pierwsze, które jest takie samo jak wczoraj. Naszym zadaniem jest podbijać piłkę tylko częściami ciała piłkarskimi, czyli tymi, którymi można zdobyć gola. I cały czas podbijam. Piłka nie spada. Kto z nami nie był wczoraj? Teraz obserwuję. A jest, dało mi się wyjść z opresji. Dzięki, Aleks. Ja muszę wstać. Jest, okej. Okay. I słuchajcie, nie łapię w ręce, tylko robię ćwiczenie jeszcze raz. A jestem. O. Aż się położę. Zaliczone. Mogę wstawać. Brawo, kostek. Dobra, spadło mi niestety. Każdy robi, słuchajcie, 3 razy, dobrze? Jeżeli już zrobił, jest super szybki, to robi 5 razy. Ja robię 3 raz. O, mam. Spadło. Ach, jest. Okej. To mamy za sobą. Teraz ćwiczy wyizolowany element naszego ciała. Zaczynamy od prostego podbicia. Prawa nóżka. Proste podbicie, tylko prawa nóżka ćwiczy. Ja robię tą nogą. To jest prawa. To jest akurat prawa, synek. Prawa noga. Proste podbicie. Nie używamy niczego innego, tylko prawej nogi. Ok, przechodzimy na nogę lewą. Ćwiczy lewa noga. Jest już z nami też Franek z Maxem. Witają nas. Ćwiczy lewej nogi. Chłopcy, również was witamy. Hop. Hop. Tutaj rośnie kolejny piłkarz, jak widać. Bardzo dobrze. Piłkarzy nigdy za wiele. Proste podbicie. Balonik. Ok, prawe kolanko, słuchajcie, przechodzimy płynnie na prawe kolanko. Przechodzimy płynnie na prawe kolanko. Teraz tylko prawa noga pracuje. Prawe kolanko. Kosta sam sobie układa trening. Tak jest. Główka, 10, super. Dobra. Jest, gol, brawo, drugi gol. Dobra, lewe kolanko. Lewe kolanko. Ja nie umiem lewy. Zobacz, lewe kolanko. Balon jest leciutki, jest dużo czasu, żeby podnieść sobie kolanko do góry. I uderzyć lewym. Ok, teraz słuchajcie, główka. Próbujemy utrzymać jak najdłużej balon wysoko u góry. Ja muszę kontrolować, żeby tu nikogo nie zdeptać. O, główka, Alex. Główka. A, nie dam się. Nie ma, ten jest mój. Okej, okay, dobra, przyjęty. Dobra, słuchajcie, prawy bark. Ja nie umiem bark. Co tatuś zawsze powtarza? Aleks? Że jak ktoś czegoś nie potrafi, to robi wszystko, żeby się nauczyć. I lewy bark. Oj, uciekłam. Mamy? Okej, okay, słuchajcie. I teraz ja mówię dwa elementy, którymi podbijamy piłkę naprzemiennie. Dobra? Robimy tak. Prawa noga, lewa noga. Naprzemiennie. Prawa noga, lewa noga. Prawa noga. Przy okazji dziękuję panu Arkadiuszowi, który
na bieżąco przesyła nam filmy z ćwiczeń Maćka. Fantastyczna akcja. Postaramy się wszystkie zlepić w jedną całość. Ewentualnie jak Pan ma nadmiar wolnego czasu, można nam taką kompilację ze wszystkich ćwiczeń przeżyć i bardzo chętnie wrzucimy to do nas, żeby pokazać, jak można odbyć wszystkie 10 sesji treningowych od samego początku razem z nami. Dobra, jedziemy teraz. Prawe kolanko, lewa noga. Oj, będzie, uciekło. Prawe kolanko, lewa stopa. Wysoko do góry, tak żeby uderzyć w prawym kolankiem. Hop, lewa stopa. Prawe kolanko, lewa stopa. Prawe kolanko, lewa stopa. Zobaczcie, i zmieniamy teraz. Lewe kolanko, prawa stopa. Witamy Panie Arturze i witamy kapselki. A, dobra. I wchodzimy, słuchajcie, na prawy bark, lewy bark. Prawy bark, lewy bark. Prawy bark, lewy bark. Jeszcze raz. Dobra, słuchajcie, możemy przejść do części z piłką. Zaczniemy od tego, co było wczoraj, czyli powtarzamy drugie ćwiczenie. Naskoki i podbijanie piłki. Balona, przepraszam. Naskoki i podbijanie balona do góry dowolnymi częściami ciała. Oj, żebym zaraz naskoków nie zrobił na głowie kostka. Uwaga. Hop, naskoki i podbijamy. Swoją drogą, dobrze, że nie mamy więcej dzieci. To byśmy się już chyba w czwórkę tutaj nie zmieścili. Dobrze, że ten Marcin nie ma dzieci i ich dzisiaj nie przeprowadził. Oczywiście tylko w tym kontekście dobrze ten. Wszystkie inne pomijam. Okej, okay, naskoki, odbijanie. Hop, odbijanie, naskoki i przyspieszamy, kto potrafi. Ja nie mam piłki. A gdzie masz? To wiem, balonikę. Mam nadzieję, że element naskoków już wszyscy opanowali do perfekcji. Czuję aferkę w powietrzu. Dobra. Okej, okay, słuchajcie. Można się napić, kochani. Potrzebujemy teraz dwóch punktów granicznych. Również witamy. Andrzeja i Kubę. Biorę pierwszą rzecz, która jest... Kuba, gdzie jest pierwszy czy drugi po treningu? Trenerze, czy tą dynię widać? Spokojnie, to są dynie do dekoracji. Nie będziemy ich później jeść. Obie widać? Tak, średnio w sumie. Nie, ja nie widzę. Widać? Dobra, słuchajcie, chodzi o to tylko, żeby przygotować sobie pole. To moja piła. Pole do ćwiczenia. Moja piła. Okej, okay, gdzie jest moja? Ta jest moja, tak? Słuchajcie, teraz tak, robimy spacer z piłką, ale jednocześnie podbijamy balonik do góry. Przepraszam, Alec. Ja nie umiem. Zobaczcie, podbijamy prostym podbiciem. Pojawił się też trener Bartek. Pozdrawiamy, trenerze. Zapraszamy do wspólnych ćwiczeń. Kostuś, odsuniesz się troszkę. Mamy nadzieję, że masz... Kostuś, odsuń się troszkę, dobrze? Też. Balon już ze sobą. Podbijamy balonik do góry. Prostym podbiciem staramy się prowadzić piłkę. A bo dobra, zróbmy obie stopy, bo będzie to trudno przeprowadzić. Tak, żeby podbijać, żeby balon ani przez chwilę nie był na naszej dłoni, tylko żeby znajdował się w powietrzu i żeby równocześnie piłka nam nie uciekała od nogi. Ale gdzie ma balona? Dobrze, Kostek, próbuj. Hop. Tak. Prowadzę i podbijam, nie musi być wysoko. Dobra,
Teraz słuchajcie, podeszwą prawej stopy, prawej nogi. Podeszwa prawej nogi. Podeszwa prawej nogi. Podbijamy, podbijamy. Pracuje i nóżka, i ręka. O, Alex, bo robisz korek? Możesz sobie podrzucać taki krok. Dobra, nawet dobry pomysł. O, można sobie podrzucić i kawałeczek pójść do przodu. Dla młodszych zawodników, tak jak Alex, super rozwiązanie. Podrzucam i podchodzę i łapię, tak? Świetnie wymyślimy ćwiczenie. Brawo, ja bym tego nie wymyślił. Okej. Okay. Lewa podeszwa. Lewa podeszwa. Lewa podeszwa i balon do góry. Ej, korek robisz, Kartoś. Ja robię korek? Ja ciebie tego mówię. Lewa podeszwa. Balon podpijany do góry. Dobra. I spróbujemy, słuchajcie. Z nadskokami. Powolutku. Albo szybko, jeżeli ktoś potrafi. Hop. Przesuwamy się od punktu A do punktu B. Naskokami i podbijamy. I z powrotem. Spróbujemy sobie wykonać trik piłkarski balonem. Jeżeli nauczycie się go bardzo ładnie robić balonem, będziecie mogli w przyszłości spróbować zrobić to piłką. Polega to na tym, że podbijam sobie balonik do góry i w momencie, kiedy jest on podbity do góry, przekładamy nogę nad balonem w taki sposób, żeby zdążyć, żeby balonik nie spadł na podłogę. I dobra. Spróbujemy tu. Hop. Hop. Przekład. Bak. I wracamy z powrotem pod balonik. Jeszcze raz. Hop. Widzicie? Jam. Hop. Można spróbować na obie nogi. Podbicie do góry. Hop. I drugą nogą spróbuję. O, brawo, Alex, prawie się udało. Druga noga, lewa. Przepraszam. Słuchajcie, staramy się wykonać to balonem. Jeżeli mamy możliwość, potrenujemy sobie balonikiem, będziemy mieli możliwość spróbowania na dworzu piłką. Oczywiście do tego zachęcam, tak? Czyli trenujemy sobie balonikiem w domu. Jak nam zacznie wychodzić, poczujemy się pewnie, możemy wyjść na dwór i spróbować wykonać ćwiczenie piłką. Tak? Tylko nie próbuj, Alex, tutaj, dobrze? Z piłką. Hop. Tak, jeszcze raz to samo. Hop. Hop. Można robić różne kompilacje. Zobaczcie. Robię lewą, prawą. Jeszcze raz prawą. Hop, bark. Możemy sobie na kark zaraz robić. O, gdzie jesteś, gdzie jesteś? O, pan do tyłu. Dobra, mam go, łapałem. I słuchajcie, co jeszcze można wykonać? Zobaczcie, to co ja. Łapiemy, balon nie spadł pomiędzy naszymi stopami, nogami. I teraz uwaga, prawą nóżkę podciągam do góry i robię obrót w lewo. I przechodzę do żonglerki. Odsuń się, Alex, kawałek. Tam. Zobaczcie. Uwaga. Hop. I mam balon tutaj. Zobaczcie, jeszcze raz. Łapiemy. Hop. Ja tak nie umiem. Spróbuj. Uciekli. Ale zobacz, musisz podnieść tylko prawą nogę do góry i obrócić się. Zobacz. Hop. Dobra. Także macie dwie rzeczy, które możecie poćwiczyć z freestyle'u piłkarskiego. Hop, odrzut. Tak. Możemy to połączyć, złapać. O. Złapać. Hop. I przechodzę dalej do żonglerki.
Dobra. Ustawiamy sobie balonik. Poćwiczymy celność podania. Dzisiaj będziemy ćwiczyć podeszwo. Ja sobie ustawię tutaj balonik, z tamtej strony będę kopał. Teraz tylko pokażę, jak chcę, żeby to wyglądało. Stajemy z nogą na piłce, celujemy w balonik i wypuszczamy piłkę podeszwą. Aleks, odsuń się, dobrze? Proszę. Wypuszczamy piłkę podeszwą. Trenerze, złapiesz? Oddasz mi? No. Nie, no to jeszcze raz to samo, tak? Czyli mam podeszwą i staram się trafić w balonik, wypuszczając piłkę podeszwą. Zaraz to zrobimy na obie nogi. Hop, wypuszczam tak, żeby trafić w balonik. Mój jest biały. Aleks, ustaw sobie swój. Tam jest żółty. Dobra, i staramy się trafić. Uwaga. Jest, ja mam jeden punkt. Podeszwą, Aleks, dobrze? Prawda? Podeszwą, trzymam. O, tak, zobacz. I do przodu wypuszczasz piłkę. O! Jak nie umiesz? Zobacz, fantastycznie. A postawisz mój, żeby stał na podłodze, Myszko? Żeby mój na podłodze stał. Dobra, dzięki. Jeszcze raz staramy się trafić. O, pomiędzy. Świetnie. Trafiłeś mój. Okej. Nawet jeżeli balon się troszkę podbije, on jest miękki, niczego nie uszkodzi. Teraz spróbuję lewą nogą. Jest trafione. Przypominam, używamy podeszwy. Wczoraj używaliśmy wewnętrznej części stopy. Dzisiaj ćwiczy podeszwa. Jest. Jest. Poproszę. Dziękuję. Jest już dziadek z nami. O, dziadek. Mamy nadzieję, że dziadek już jest dzisiaj do treningu. Jest dziadek do treningu, pani Natalio? Tak. Uwaga, uwaga, uwaga. Wow. Dobra. Jeszcze raz to samo. To jest mój Aleks. Znowu nie trafiłem, zobacz. Zobacz. Powtórz! Ja? Tak, musimy to teraz zabierać ten mój. Przepraszam, Maluś. Jest, trafiłem w końcu lewą nogą. Spróbujemy jeszcze raz, teraz spróbuję jeszcze raz prawą. Już odsuwa. Uderzenie. Oba zaliczone. No. Nie mam dwóch punktów. Nie mam dwóch punktów. Bardzo dobrze, dziadek jest do treningu, także cieszymy się bardzo. Dobra. Okej. Okay. I słuchajcie. Przechodzimy sobie do ostatniej rzeczy. Będzie to uderzenie teraz piłki prostym podbiciem, ale po ziemi, tak żeby nie podbijała się do góry. Wykonujemy to w ten sposób. Widać teraz, że tutaj? Widać. Dobra. Odbija się prostym podbiciem, staram się trafić w piłkę, tak? Prostym podbiciem szturowadłami, Aleks. O, świetnie, próbujemy. O, dziękuję, synek. Chcesz to? Tak. Dobra, to masz to. Uwaga. Odbija się, bach. Staram się trafić w piłkę. Uważamy na artykuły gospodarstwa domowego, żeby niczego nie rozbić, na telewizory RTV, AGD. Mamy już też Michała i Szymka. Kostki, bo zaraz pampersa dostanę. Owca i Kogut też już są z nami, cześć chłopaki. Ale dawaj, już kończymy. Słuchajcie, i druga nóżka, piłka się odbija, a ja prostym podbiciem staram się trafić w balonik. Proste podbicie to znaczy szturowadełka, tak? Hop, a, blisko. Od ściany się nie licz. Dobra. Uuu. Kosta trafiony. O. Jest. Okej. No, próbuj kostek, próbuj. Jeszcze raz, piłka się kozuje, a ja staram się ustrzelić mojego balona. Ekstra. Dobra, słuchajcie. To by było na tyle zabawy z balonami. Był to nasz już drugi trening z serii balonowej. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze wrócić do balonów. Jutro już ćwiczymy bez balonów, wracamy do treningu stricte piłkarskiego, technicznego. Zobaczymy, co będzie dalej. Całą noc będę kombinował, co tu można dla was wymyślić. Także jeżeli będzie coś do przygotowania, jutro do godziny 11 pojawi się to na Facebooku. A teraz Aleks, chodź, Animal Move.
4, ćwiczymy. 4, Aleks, chodź. Cię. Nie. Co było pierwsze? Kaczuszka. Kaczuszka, Kostek, ćwiczysz z nami? No, spróbuj. No, ugnij nóżki. Tak jak my. Dobra, Kaczuszka. Co mamy dalej? Już powinieneś pamiętać. Zajączek. O, zajączek wychodzi. Piątka. Super. I wracamy z zajączkiem. Kangur. Wysoko do góry, wysoko do góry. Staram się nóżki, żeby były proste. Kangur. Wracamy kangurem. Bo jest już z nami Wiktor, jest z nami Bartek. Ostatni. Cześć chłopcy. Tygrys. Tygrys. I gonimy się. I kończymy. Piona. Dzięki za trening. Dzięki za trening. Tylek, wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Życzymy udanej zabawy w gronie rodzinnym. Przekazujemy parkiet trenerowi Marcinowi. Dziękuję bardzo, że byliście z nami. Pozdrawiam. Ok, witam wszystkich. Baloniki już możemy odłożyć. Tak, mam nadzieję, że dokończyliście ostatnio trening sami. Zerwało nam połączenie, ale operator obiecał mi, że to już się nie powtórzy, tak? Także ostatnio... Nic nie obiecywałem. Ostatnio mieliśmy dosyć dużo ćwiczeń siłowych, także dzisiaj skupimy się mocno, mocno na technice. Techniką będziemy już się rozgrzewać, przejść z czasem będziemy przechodzić do trudniejszych ćwiczeń technicznych, no i na koniec po prostu ładnie zakończymy delikatnie siłą. Także mamy dzisiaj aż 24 serie, 24 ćwiczenia techniczne. Także mam nadzieję, że wszyscy już jesteście gotowi. Trenerze, czy widać wszystko dobrze? Oliwier ma bardzo ważne pytanie, czy w drugiej części też dziś są poty łzy? Czy dziś w drugiej części też są poty łzy? Czy może zostać z nami? Może zostać. Dobra, czyli dzisiaj lajcik. Witamy, witamy. Okej. Okay. Także przygotowujemy się. Witamy Tymka. Okej. Okay. Szpakowskiego. I prawa na piłce, lewa podskakuje i działamy przód, dym. Wiktor Poterała, witamy serdecznie, bawi się balonem, super, to już zostawiamy balon i przechodzimy do treningu grupy starszej. Dzień dobry, witamy Bartka z Gdyni, Borówa w gotowości, super, Janek Pracuję, z Gdyni pozdrawia. Przód, tył, dobrze widać? Tak jest. Witamy Floriana z Wejherowa, Matt jest, czyli wszyscy w komplecie. Słuchajcie, dzisiaj udało nam się nagrać challenge dla naszych zawodników. Dzisiaj jeszcze one niestety nie wylądują na naszym kanale, bo zaraz po treningu mamy do rozegrania mecz z dwoma zawodnikami w grę FIFA 2020 o godzinie 18:30. Wchodzimy na żywo, ale dzisiaj na pewno zmontujemy. Jutro My Skills Challenge wyląduje na naszym profilu na Facebooku. Będą to zadania techniczne do wykonania dla naszych zawodników na zaliczenie w formie wideo. I szczegół jutro. O, trudno. Dobra, zaraz włączymy. I lewa pracuje przód, tył. Za to pojawi się wyzwanie My Football Schools, które zostało rzucone. Aha. Zostało już wykonane. Tak jest. Trener Marcin został wyzwany do konkursu żonglerki na siedząco z podbijaniem piłki stopą. Dwie godziny deski. Oj, myślę, Oliwier, że po dwóch godzinach deski to byś rzeczywiście w taką deskę się zamienił. I nie wstał do jutra. Okej. Przód, tył za nami. Prawa noga. Na boki. Już to wykonywaliśmy, jest to teraz wersja trudniejsza, ponieważ w momencie wykonywania ćwiczenia na drugiej nodze podskakujemy. Tak jak w pierwszym ćwiczeniu. I działa.
Oj, chyba podłoga świeżo pastowana. Cały dzień wczoraj myłem. Z nudów to człowiek już nawet podłogę pastuje. Pięć godzin pompek. O, takie propozycje padają, że... Jeżeli byście rzeczywiście byli w stanie je spełnić, to... Szacun! Ćwiczenia z balonem dobre, żeby na piłkę nie patrzeć. Filip pozdrawia. Oczywiście, balon zawsze spoko. Szczególnie dla maluchów. Chociaż i dla starszych. Przechodzimy do drugiej nogi. Muszę przyznać szczerze, że ja też z balonem również się świetnie bawiłem. Naprawdę świetna zabawa. Te balony u nas tutaj frywają po mieszkaniu od wczoraj. Za każdym razem, kiedy się obok takiego balonika przechodzi, jest może okazja... Może będzie to element do wykorzystania na treningu w najmłodszych grupach. Okej. Okay. Może ktoś się zainspiruje, oczywiście. Witam, to ja Roman. Cześć Roman. A to my. My Football Schools. Staram się też włączyć, bo się smutno zrobiło. Dlaczego to blisko? Okej, to troszeczkę wyłączymy dzisiaj technikę. Pierwsze 8 ćwiczeń jest prostszych. Później przechodzimy tak naprawdę dalej. Pracę podeszwą mamy za sobą. Rozpoczynamy pracę. Już, Kastuś. Proste podbicie, podeszwa. Prawa noga. Witamy trenera Łukasza. Widzę, że ogląda transmisję. Łukasz, ten Łukasz, prawda? Tak jest. Widzicie w tle włączającą się FIFA 2020, przypomnę, że dzisiaj zagramy z dwoma zawodnikami. Lewa noga. Kuba, jesteś gotowy? Na razie trenujemy sami, to zaraz pogramy. Gra dzisiaj Kuba z rocznika z Akademii Piłkarskiej MFS Gdańsk, rocznik 2010. Oby Kuba okazał się trochę słabszy, chociaż trochę słabszy od taty, to już będzie dobrze. A później zagramy z Adamem z Akademii Piłkarskiej Kaszubian. Serdecznie pozdrawiamy. I... czekamy na godzinę 18.30, kiedy to rozpoczynamy nasz dzisiejszy My FIFA Challenge. Mamy za sobą. Przechodzimy do wewnętrznej części stopy. Zaczyna prawa. Ćwiczenie numer 7 z 24. Okej, jeden przeciwnik już na nas czeka. Okej, pierwszy jest Kuba. Okej, dobra. Okej, dobrze, przechodzimy. Do nogi lewej. Jest to ostatnie ćwiczenie w etapie, kiedy nogi pracują oddzielnie, można tak powiedzieć, wewnętrznie.
Kuba i Paweł witają. Witamy Kubę i Pawła. Jeszcze raz przepraszam, jeżeli któreś komentarze uciekają, to nie jest moja wina, tylko wina aplikacji. Nie wszystkie się od razu wyświetlają. Okej. Dobrze. Kolejne zadanie, dosyć jeszcze proste też. Zaczynamy skip na piłce. Pracujemy, pracujemy. Okej. Kilka sekund przerwy. I dokładamy, co to za samolot? Dokładamy przetoczenia. Od prawej do lewej, od lewej do prawej. Tak, zakończyliśmy 10 ćwiczenie, przed nami jeszcze 14. I od nogi do nogi, wewnętrzne części stopy. Zacina się strasznie. Proszę o potwierdzenie, czy rzeczywiście się zacina. U nas na, my odpaliśmy sobie na laptopie, to chodzi poprawnie. Także proszę o informację, czy na innych urządzeniach również się zacina. Tak jak u pani Ani. Wracamy teraz do pracy. Prostym podbiciem, ale pracujemy już na dwie nogi. I ruszamy. U nas jest to ok. Dobra. Może chwilowe problemy, transmisja ok. Dobra, może chwilowe problemy, albo u nas, albo u pani Ani. Jeżeli dwie osoby potwierdzają, że jest ok, to u nas ok, nic nie zacina. Dobra, super. Dziękuję za informację. Ok, jeszcze. Operator niestety ma kilka zajęć. No, na razie chwilowo poradzimy sobie sami. Staram się wszystkie ćwiczenia odpowiednio tłumaczyć. Kolejne ćwiczenie podobne. Wykorzystujemy wewnętrzne stopy, także też dla wszystkich już powinno być znajome. Na dwie nogi.
coś troszeczkę trudniejszego, ponieważ używamy podeszwy i zewnętrznej części stopy. Na początku zaczynamy powoli, tego chyba jeszcze nie było. Czyli do siebie zewnętrzna, do siebie zewnętrzna. Dobrze. Kolejny etap. Uruchamiamy pracę podeszwą. I teraz. Uwaga, pracujemy. Wewnętrzna, zewnętrzna, przetaczamy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dwa, trzy. Trzy. Kolejne ćwiczenie, już troszeczkę trudniejsze. Będziemy wykonywali ruch za nogą. Ok, i działamy. Hop, jedna, druga. Oj, uciekła. Staramy się uderzyć przed siebie. Ślisko, jakoś sobie radzę. Mam nadzieję, że wy też. Widać dobrze? Czy muszę stanąć dalej? Doskonale. To już potrzebuję troszeczkę przestrzeni. Okej. A zapomniałem jeszcze jedno ćwiczenie, gdzie nogi pracują oddzielnie. Zaczynamy. Prawo. Przyciągamy podeszwę, tak jak wcześniej używaliśmy wewnętrznej i zewnętrznej. Tak teraz używamy jednej stopy na zmianę, jedną częścią drugą, czyli do siebie wewnętrzna, do siebie zewnętrzna. Podeszwa wewnętrzna. Przyciągam, wewnętrzna, przyciągam zewnętrzna. Rozładował się chyba komputer. Tak,
że mamy chwilkę przerwy. Rozładował się. No to dobrze, że komputer, a nie urządzenie nagrywające. Mamy chwilkę przerwy na wodę, dosłownie. Zostało nam 6 ćwiczeń. 10 minut. Jeśli trenujecie, spokojnie wystarczy. Jeśli trenujecie obok siebie, teraz już będziecie potrzebowali troszeczkę więcej przestrzeni. Także delikatnie się oddalcie od siebie. Trzeba chyba włączyć. Na ostatnie. 6 ćwiczeń. Wracamy. Mam nadzieję, że już wszyscy jesteście ze mną. Na początek jeszcze krótko akcent z wodą stopową. Pot jest, ale łez nie ma. Sama radość, że chociaż w tak ciężkich warunkach można poobcować z piłką. Mimo, że wirtualnie potrenować razem z wami. Dzisiaj jest wtorek, trenerze. Normalnie mielibyśmy treningi od godziny 17. To prawda. Krzyś i Filip już byliby na hali. Okay. O tej porze. Już pozdrawiam był... chłopcy. Okej. Teraz więcej miejsca. Wykonujemy przetoczenie z zatrzymaniem drugą nogą. Przetaczam, stop. Przetaczam, hop. Hop. I hamuję piłkę. Zatrzymuję. Słuchaj, muszę się pochwalić, trenerze, że dzisiaj tak mi się udało ustawić kamerkę jak nigdy dotąd. I widać ciebie całego, widać piłkę. I jeszcze jest zapas z Aleksa. Z 20 cm u góry i na dole, także perfekto. Okej. Jeszcze 4. Robimy teraz małą hybrydę. Łączymy przetoczenie ze stepoverem. Pokażę już, jak to będzie wyglądało. Wykonujemy przetoczenie, zatrzymanie, stepover i druga. Zatrzymanie, stepover. Czy widać mnie tutaj dobrze, bo potrzebuję więcej miejsca? Jest piłka widoczna? Trenerze, no, doskonale widać. Okej. Okay. Przetaczam, stop, step over. Przetaczam, stop, step over. Przetaczam, stop, step over. Dostosujemy do wymogów. O, tu nam... Zatrzymuję, hop, hop. Zatrzymuję, hop. Przetaczam, zatrzymuję, hop. Zatrzymuję. Zatrzymuję. Okej. Okay. Nawet urnę na wybory widać. Dobrze. Kiedy będziecie grać w FIFA? Okej. Teraz tak zwany zygzak. Robimy zewnętrzna. Zatrzymujemy wewnętrzną. Druga strona zewnętrzna. Zatrzymuję wewnętrzną. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, OK. Zostało nam 2 ćwiczenia. I 5 minut. Idealnie. Uwaga. Podwójne przetoczenie, czyli raz, dwa i stop. Ta sama noga zatrzymuje, która wykonuje przetoczenia. Raz, dwa, stop. Oj. Raz, dwa, stop.
Raz, dwa, stop. Raz, dwa, stop. Raz, dwa, hop. Raz, dwa, hop. Raz, dwa, hop. Raz, stop. Raz, stop. Raz, dwa, stop. Raz, dwa, stop. Raz, dwa, stop. Raz i dwa, stop. Raz i dwa, stop. Raz i dwa, stop. Słuchajcie, będzie nam bardzo miło, jeżeli pod każdym filmikiem, każdą relacją na żywo zostawicie jakiś komentarz, zostawicie jakąś łapkę w górę, buduje to nasze zasięgi. Zależy nam na tym, żeby nasza relacja live trafiła do jak największej liczby osób, żeby zaktywizować jak największą liczbę zawodników, nie tylko z My Football Schools, czy też z naszych szkółek, ale wszystkich zawodników. Internet łączy, internet jest w stanie trafić do szerokiego grona odbiorców, ale potrzebne są wasze reakcje. Dzięki temu my możemy być w większej liczbie domów, będąc u siebie, pokazując ćwiczenia. Liczymy na wasze wsparcie. Okej. Trochę mi tam zgodę na to przeciągnął. Na koniec wisienka na torcie, przetoczenie z podwójnym scissor. Przetaczamy, stop. Raz, dwa i zmiana. Okej. Przetaczamy. Raz, dwa i zmiana. Hop. Raz, dwa i zmiana. Stop. Raz, dwa i zmiana. Hop. Raz, dwa i zmiana. Raz, dwa i zmiana. Ojej, odwrotnie. Raz, dwa i zmiana. Okej. Raz, dwa i zmiana. Raz, dwa i zmiana. Raz, ojej, piłka ucieka. Raz, dwa i zmiana. Okej. Także jeśli chodzi o nasze dzisiejsze zajęcia techniczne, to by było na tyle. Gratuluję wszystkim, którzy wytrwali. Brawo wy, brawo grupa starsza. I wielkie brawo dla młodszych zawodników, którym też udało się to zrobić. Nie byłbym sobą, gdyby na zakończenie, no wiadomo, jedziemy. 3 razy po 20. Pompki, brzuchy, grzbiety. Zaczynamy. 2 dyszki. Leon z mamą, bardzo dziękuję za możliwość uczestnictwa. Gorąco pozdrawiamy i serdecznie dziękujemy. My również bardzo dziękujemy, pani Edyto. Nie trzeba, wiesz, Olek, już to kończę. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Kto zrobił pompki? Działamy. Regularna publika, 50 osób oglądających na co dzień. Jest to dla nas bardzo budujące. Tak jak mówiłem, są to stałe osoby, które się przywijają, które bardzo nas to cieszy, że potrafimy utrzymać poziom, który sobie narzuciliśmy. Treningi online odbywają się codziennie. Oprócz niedzieli, w niedzielę odpoczywamy. Ok. Poszło. 20 brzuszków. Na koniec. Nogi do ziemi. Ręce pod brodę. I jedziemy. 20. Panie Arturze, jak było? Super. Jeszcze nie jest koniec treningu. Proszę jeszcze chłopaków tutaj zmobilizować do siłóweczki. Tym oto akcentem ja skończyłem. Mam nadzieję, że wy też. Zapraszam wszystkich serdecznie do oglądania naszej transmisji z dzisiejszych meczów. FIFA, tak, Kubuś? Czekamy. I zapraszamy też, jutro pojawi się challenge. Też zostaną filmiki wrzucone. I dzisiaj zapraszam do obejrzenia, jeszcze wieczorem pojawi się także wyzwanie, które lepiej, gorzej udało mi się wykonać, także pozdrawiam i do zobaczenia.